gehe auf das Töpfchen nun. Ich bin so stolz, weil ich es kann. Aufs Töpfchen gehen macht mir Spaß. Ich spüle alles weg. Oh ja, alle freuen sich. Hurra! Nazywam się Piotr Kmita, jestem artystą wizualnym w takim szerokim pojęciu. Najważniejsza jest dla mnie treść, czyli jest jakiś pomysł, jakaś idea i potem do niej staram się dobrać najbardziej właściwe medium. Jeśli chodzi o konkretne medium, to umysł. Prawdopodobnie jakiś mądry człowiek byłby w stanie poprzez zanalizowanie moich prac dobrać się do tego, co tak naprawdę w mojej głowie siedzi, ale ja tego nie wiem. W pewien sposób badam tą swoją osobowość poprzez robienie rzeczy, które staram się zawsze robić szczerze i wedle jakby aktualnie frapujących mnie pewnych elementów rzeczywistości, które akurat zauważam i które mnie jakoś tam poruszają. Staram się szukać raczej w takich mniej ambitnych rejonach i próbować wyciągać z tych inspiracji coś, co można przenieść do tak zwanej sztuki wyższej. Staram się podchodzić z dystansem w tych pracach, żeby jednak umożliwić ludziom różne interpretacje, chociaż ja zawsze wiem, co artysta miał na myśli. Nie zawsze to chcę komunikować wprost, ale staram się to też zawsze podawać w miarę lekkiej formie, tak żeby tak zwany zwykły człowiek mógł sobie wyrobić jakiś rodzaj opinii. I w związku z tym wydaje mi się, że ten element krytyczny tutaj na pewno można odnaleźć. Wydaje mi się, że to się wpisuje w taką ogólnie pojmowaną teraz kulturę ksero, czyli tego, że nie tyle chodzi o to, żeby produkować nowe treści, co starać się reinterpretować to, co już zostało stworzone i pokazywać to w innym jakby ujęciu. Na pewno Duchamp jest dla mnie takim punktem odniesienia, nawet fontanna multimedialna, która jest właśnie uaktualnieniem dokładnie tego, co on już zrobił. Jeśli chodzi o moją filozofię, to wydaje mi się, że jej podstawą jest ciągłe poszukiwanie. I to, żeby nigdy nie być pewnym tego, w jakim stanie się aktualnie jest, zawsze jednak jakąś delikatną wątpliwość starać się w sobie wzbudzić. Bo wydaje mi się, że celem człowieka tutaj na tym naszym, jak to niektórzy ładnie mawiają, łespadole, jest właśnie to, żeby się rozwijać i żeby coś tworzyć, żeby coś po sobie zostawić. Chciałbym na pewno znaleźć się w encyklopedii. To jest oczywiście takie trochę może próżno śmieszne, ale chciałbym zrobić coś, co będzie wyjątkowe. To znaczy, że w momencie, kiedy by mnie na świecie nie było, to coś takiego by powstać nie mogło. I tego chciałbym być pewien. Prace serii Autoportrety, one powstały stosunkowo dawno i to był chyba jedyny moment, w którym mogłem je zrealizować, bo wtedy byłem na 5. roku studiów i to był taki moment, w którym człowiek dopiero zaczyna swoją ścieżkę i wtedy jest przekonany o swojej wielkości, o tym, że wszystko może. Jestem pod wielkim wrażeniem działań wszystkich tych twórców i wiem, że to wcale nie jest takie łatwe być takim jak oni. Robiąc tę pracę, dobrze się czułem, jakby na chwilę stawiając się w takiej pozycji kogoś übermensza. Praca się wzięła z moich takich rozważań nad tym, co jest doceniane tak naprawdę. Które nasze działania są dobre tak obiektywnie, a które są jakby oceniane przez jakieś gremia ludzi, jakieś według pewnych wartości, jako te wartościowe, autentycznie. Postanowiłem jakby stworzyć taką baretkę, ale złożoną z orderów, które otrzymały osoby nie związane z wojskowością, tylko ze światem kultury, sztuki, nauki, który jest budowany na ich inteligencji człowieka, a nie na brutalnej sile. Ludzkość docenia w dalszym ciągu jednak siłę i takie trochę zwierzęce podejście do funkcjonowania na świecie. I pewnie możliwości interpretacyjne są też inne, ale wydaje mi się, że dla mnie to było najważniejsze w tej pracy. Przede wszystkim zachęcam do tego, żeby myśleć i nie zamykać się, mieć otwartą głowę. To jest bardzo ważne. I chciałbym, żeby ludzie, którzy lubią jakąś tam moją sztukę, żeby po prostu starali się ją odbierać zawsze jako coś, co ma ich zachęcić do otwierania się na nowe rejony interpretacji rzeczy, które już znają. I tego chciałbym im życzyć.